Nikt im nie powiedział, że muszą. Oni wybrali, więc i to typowe 6 godzin w tygodniu i takiej bezpośredniej superwyżki. I to dużo pomaga, bo wybierać jak chcesz, to musisz zrobić, bo się tam podpisałeś i robił. Ta druga część wykłady to jest dosyć mało, w sensie, że typowa to jest 30 na rok, 30 wykładów na rok i pytania, i sprawdzanie i tak dalej. To nie jest bardzo dużo. Chociaż te kursy są szybkie, więc 30 to będzie 3 kursy, 6 pytań, 500 obliczenia. Ale najwięcej czasu w naszej sytuacji to spędzamy na doktorantach. Więc u nas mamy 140-150, czyli każdy z nas ma przed, ja mam 12 czy 10, 50, 50. 50 skończyłem, doktora skończył oczy. I to jest maszyna zabiotów doktorantów. I to zabiera dużo czasu, ale ten czas jest luźny, bo możesz tam, no, w piwie, gdziekolwiek, to jest łatwe. Więc nie wiem, jak to się koronuje systemem tutaj, ale jest w tym luzie czas. Prezentuję taką część świata tutaj przedstawioną z tymi wielkimi zębami, a mianowicie Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, które grupuje fundusze Venture Capital. I ja osobiście i stowarzyszenie jesteśmy bardzo zainteresowani sukcesem tego projektu, wcale nie z powodów merkantylnych i widząc w tym potencjał na przyszłe transakcje, bo większość naszych członków jest bardzo dużych, a to są bardzo małe projekty, ale dlatego, że energia, taka pozytywna społeczna energia, ilość, wydaje mi się, dobra, która w tym projekcie jest zawarta, no, moim zdaniem jest warta wspierania. Ja chciałam zapytać w trosce o to, żeby to przedsięwzięcie naprawdę się udało. Jaki Pana zdaniem jest key success factor w inkubacji? To znaczy, bo z tych wszystkich czynników, oczywiście poza szczęściem i takim trafieniem w dobry czas, jeszcze są mierzalne czynniki sukcesu, z których na pewno z Pana doświadczenia jakiś jest najważniejszy. I wydaje mi się, że warto, żebyśmy tu wszyscy wiedzieli, czym szczególnie należy się opiekować. Pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o ten projekt kandydator, to mam nadzieję, że coś wyjdzie z tego za kilka lat, że będzie można powiedzieć, o ten student nigdy o tym nie pomyślał, ale to próbował i tak z tym mają. Wszyscy są zadowoleni, ale to jest eksperyment i to po prostu taka instytucja tej kultury, że to można spróbować i zobaczymy w tych studentach. Teraz odpowiedzieć, to mam nadzieję, że to się stanie i jeżeli nasz swój mały sposób. Jeżeli chodzi o to, mogę to powiedzieć tak na wyższym poziomie, to jest
dezinformacja. Jeżeli masz ten taki klub, czy grono, czy klaster, cokolwiek to się nazywa, i w tym masz te różne tego, pieniądze, na jakim drzewie w tym roku rosną pieniądze? Czy na cytrusowym, czy na jakimś innym? Bo to się zmienia z czasem. Potem jakie są te pieniądze? Czy są czyste, w sensie, że to są bardziej angel takie fundusze, czy to są jakieś inne, na przykład jak duża firma inwestuje, ta duża firma normalnie nigdy nie inwestuje bezpośrednio, w sensie, że chce ten większy wzrost kapitału, ale mają jakieś coś tam, to i po prostu rozumienie tego, co jest i co się dzieje, i będąc połączony. O tej intellectual property, jaka jest realistyczna sytuacja w tym projekcie, o którym się mówi, czy to jest projekt software'owy, gdzie jest i po prostu informacje, co jest, ile będzie kosztować i co najlepiej zrobić i co inni zrobić, jakoś się do tego dołączyć. I te duże firmy, czyli czy to jest exit, czy to jest jak się dojdzie do rynku, czy to jest, że jakiś tam Bill Gates mówi, że to jest ważne i tylko dlatego. W tej chwili w Kalifornii to nie jest .com mania, jak było .com mania, teraz jest .what.com, .what, what mania. Czyli fundują wszystko zielone, co będzie zielone, bo kiedy planety chronimy. Więc jak chcesz pieniądze, to jest ważne. To jest połączenie. Jeżeli chodzi o mierzenie, to oczywiście jest bardzo trudno. Jeżeli można było zmierzyć, to by było, życie było inne. To nie wiem, czy pomagam z odpowiedzią, ale to co ja robię. Ja w tym samym czasie jestem w tych innych sytuacjach. Jestem w dużym przemyśle, w małym przemyśle, w uniwersytecie, professional services, czyli patenci, prawnicy i tak dalej i po prostu słyszę i potem jest w pewnym sensie łatwo jakoś priorytetować, co się robi. I to samo na pewno można zrobić tutaj. W Polsce też jest, że te pieniążki z Unii przyjdą, to trzeba dobrze je używać bezpośrednio, czyli ja się tam to sprawy buduje, czy coś takiego, czy w inne sposoby, ale jakoś to jest możliwość, to jest coś z tego będzie mieć nie tylko autostrady, nie chcę krytykować, ale jakoś właśnie takie na przykład, gdyby rząd, to jest właśnie taki plan rządowy, tutaj powiedział, ok, my chcemy promować te rzeczy, więc rząd sam będzie kupował z małych firm do poziomu 5%, czy coś takiego. Czyli rząd, kraj dostaje pieniądze nie tylko z podatków, ale z Brukseli, ma pieniądze i mówię, część tych pieniędzy wydajemy na mniejsze firmy. I będziemy kupować, ale muszą być polskie, z Polski, czy ja nie wiem, jak to zrobić. To by dużo pomogło, bo wtedy już jest, coś ciągnie. Firma zadowolona, panu to ma coś sprzedane i się używa tę okazję w czasie, w której Polska w tej chwili się znajduje. Kilkakrotnie w stosunku do roku 2000 roku 2000.